Cześć kochani, witajcie, ja jestem Sylwia i zapraszam Was dzisiaj na spotkanie z Enchantimals. Jesteście ciekawi ich dzisiejszej przygody? To koniecznie zostawcie kciuki do góry i zasubskrybujcie mój kanał, a ja Was zapraszam do oglądania. Hej dzieciaki, cześć, witajcie! Słyszeliście? Merit się pojawiła u nas w lesie i ma jakąś niespodziankę dla nas. Mówiła mi, że jest smaczna, przepyszna, kolorowa i bardzo, ale to bardzo zdrowa. Ej, mi to samo powiedziała. Tylko dodała jeszcze, że to jest wielka tajemnica, że nic nikomu nie powie. Nawet mi nie chciała pisnąć ani słówka, a nawet to powiedziała, że mam się w ogóle tym nie interesować, że wszystko się okaże później, że zrobi nam wielką, ale to wielką niespodziankę. Niespodzianka? Dziewczyny, jaka niespodzianka? O co chodzi? Macie tutaj jakiś sekret? Chcecie mi o czymś powiedzieć? No dalej, zdradźcie mi ten sekret i dzieciakom z kanału bajkowo. No, właśnie chodzi o to, że to nie my mamy ten sekret, tylko ma go Merit. I właśnie się zastanawiamy, o co jej może chodzić. Nie mamy pojęcia. Merit. Gdzie tylko nie pójdę, ktoś gada o tej małpce. A co ona takiego może nam pokazać? A co ona ma niby za sekret? Ja to uważam, że to jest chyba jakieś kłamstwo, żebyśmy tylko o niej gadali i żeby czuła się ważna i zauważona. Myślę, że ona nie ma żadnego sekretu. Dziewczyny, przestańcie tak gadulić, ale to jest nieładnie. Chcecie się przekonać? Chcecie mieć wielką niespodziankę? To po co o tym gadulicie? To jest wiadome, jak ma być niespodzianka, to musi to być sekret. Nie może nikomu nic powiedzieć, żebyście od razu wiedziały, o co chodzi. O, ty niby też uważasz, że ona ma jakąś tajemnicę? Ach, wy wszystkie chyba nic nie rozumiecie. O, ja cię, ale jestem zestresowana, ale się denerwuję. Zaraz dziewczynom pokażę ten mój sekret, a w zasadzie tę moją niespodziankę, bo to wszystko robię dla nich. Wiecie, o co chodzi? O ten przepyszny wózek z owocami, tak. Zajęłam się robieniem koktajli, takich owocowych, z mnóstwem witamin i mam nadzieję, że dziewczynom te owoce posmakują. Dobra, pędzę do nich. O rany! Dziewczyny, zobaczcie w tamtą stronę! Ale dziwny pojazd się do nas zbliża. Co to takiego? Powóz? Karoca? Wózek? Ej, dziewczyny, chyba mamy gości. Ktoś tutaj do nas nadjeżdża. Szybko ustawcie się, poprawcie fryzury. Musimy dobrze, pięknie wyglądać. Powóz? A może to jakiś piękny mężczyzna? O, dziewczyny, może to jakiś ładny chłopak. Dobrze wyglądam? Dobrze się prezentuję? Nie mam poczochranych włosów? Może mu się spodobam? Może tak jak ja uwielbia zajączki? Ty! Weź się tak nie ekscytuj. On na pewno o wiele bardziej lubi małe, zadziorne i rude liski. Dobra, biegnę naprzeciw, przywitam naszego gościa, będę pierwsza. O, ale ciężki ten wózek, nie mogłam go tutaj do Was dopchać, dziewczyny. Szkoda, że żadna z Was nie przyszła mi pomóc. Jakie to jest ciężkie! Chciałam Wam się pochwalić tą niespodzianką, tym moim małym sekretem, o którym Wam mówiłam. Już jestem na miejscu, ale zmęczona na maksa. Aha, to Ty! I jednak faktycznie miałaś jakiś sekret. Miałaś jakąś niespodziankę, bo muszę Ci się przyznać, że troszeczkę w Ciebie wątpiłam, ale ten wózek? Wow! Ale czad, co ty w ogóle tam wozisz? Co tam w ogóle masz pochowane? Moje kochane, to jest wózek z owocami. Tutaj robię przepyszne koktajle, przepyszne soki owocowe, no z witaminami, z różnymi dodatkami, z cytryną, nawet z miodem. Macie ochotę? Na pewno macie. Wiecie, jak ja długo trenowałam, żeby nauczyć się robić takie przepyszne soki? Przecież to jest genialny pomysł. Tymi sokami, tymi owocami to najemy i napijemy się nie tylko my, ale i nasze przepiękne małe zwierzaki, którymi się opiekujemy. Jak to wszystko tutaj smacznie wygląda, jak apetycznie. Och, nie mogę się oprzeć normalnie.
Och, tak pachnie ten ananas. W takim razie, kochana, będziesz moją pierwszą klientką. Specjalnie dla Ciebie przygotuję przepyszny sok z ananasa. Może dodam troszeczkę bananów, może troszeczkę mięty dla orzeźwienia. Zobaczysz, będzie przepyszne. Ananas, pokroję go na kawałki. O, banany mam tutaj na górze schowane. I do tego jeszcze odrobina miodu. Miodek i gotowe. Pycha, jaki przepyszny ten ananas. Od razu czuć, że jest taki świeży. A jeszcze pić go przez taką długą słomkę z takiego pięknego kubeczka. Pychota, pychota, wiesz co? Obiecaj mi, że ty będziesz codziennie tutaj do nas przyjeżdżać i codziennie robić takie witaminowe koktajle. Chyba się udało, pierwsza klientka jest zadowolona. Mogłabym powiedzieć nawet, że jest zachwycona. No, skoro tak zachwalacie, to może teraz ja sobie wybiorę jakiś przepyszny koktajl? Nie chcę nic mówić, ale była kolejka, wiesz? Ja byłam druga, także sorry, ale mi się wepchnęłaś. No nie, nie wydaje mi się, ja tutaj stałam od początku. Ej, no weź przestań! Puść mnie! Ja byłam druga, wepchnęłaś mi się. Też mam ochotę na taki przepyszny koktajl. Zaraz się okaże, że wszystkie owoce się skończyły, bo wszystkie dziewczyny coś pozamawiają, wszystkie dziewczyny się napiją, a ja nie będę miała nawet co skosztować. Dziewczyny! Proszę, nie kłóćcie się. Nie chcę, aby przeze mnie tutaj były jakieś kłótnie i nieporozumienia. Koktajli starczy dla wszystkich. A skoro nie wiecie, która z Was była druga, a która trzecia, która ma teraz dostać koktajl, to przygotuję coś specjalnego tylko dla Was. Dla Was dwóch. To będzie napój z podwójną porcją ananasa. I wiecie co? Jest dzisiaj taki upał, tak gorąco, tak mocno słońce grzeje, że dodam dziewczynom jeszcze lodu. Lód z odrobiną mięty. Będą zachwycone. Hey, dziewczyny, widzę, że wy to takie fanki owoców. Usiadłyście sobie przy stole, gdzie jest miska przepysznych, pachnących bananów, jabłek i tam jest jeszcze winogrono. To poczekajcie chwileczkę, idę z koktajlami. Specjalne dla Was kubeczki, przepiękny różowy oraz przepiękny taki brązowy. Życzę Wam smacznego. O, rany! Wszystkie kubki są pobrudzone, wszystkie słomki już są wykorzystane, owoce się skończyły, wózek jest pusty i to już pierwszego dnia taki sukces. Co to będzie w kolejnych dniach, gdy jeszcze więcej mieszkańców się dowie, że robię takie przepyszne koktajle? Ja wiem, co będzie. Zostaniesz naszą mistrzynią. Mistrzynią owoców i przepysznych napojów. Hej, moi kochani, spodobał Wam się ten odcinek i ten przepiękny zestaw z owocowym wózkiem? To koniecznie napiszcie mi o tym na dole w komentarzu i koniecznie zostawcie kciuki do góry. To będzie dla mnie znak, że tak jak ja lubicie Enchantimals. Pozdrawiam Was i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!